Witajcie moi drodzy, z tej strony Soul Voice w kolejnym odcinku dotyczącym nietrzymania moczu, w którym Wam opowiem jeszcze wiele ciekawych rzeczy, a między innymi o zabiegach inwazyjnych. Jeśli chodzi o te, kochani, zabiegi inwazyjne, to kobietom, u których po prostu doszło do znacznego nasilenia się po prostu nietrzymania moczu, lekarz proponuje jednym słowem operację. Ale z różnych względów zabieg może być wykonywany także przy mniej zaawansowanej oczywiście chorobie i to już zależy od indywidualnych potrzeb pacjentki czy też pacjenta. Obecnie w większości, słuchajcie, klinik przy operacyjnym leczeniu nietrzymania moczu stosuje się w ogóle taką technikę, która polega na wszczepieniu pod cewkę moczową syntetycznej polipropylenowej takiej taśmy. I kochani, z czasem taśma ta przerasta w ogóle tkanki pacjentki i stymuluje po prostu taką miejscową produkcję kolagenu. Nowe w ogóle włókna kolagenowe podpierają tą cewkę, a co za tym idzie, zapobiega to po prostu wyciekowi moczu. Zabieg wykonywany jest drogą przezpochwową, tak zwaną, bez oczywiście naruszenia powłok brzusznych, co jest bardzo dobre i metoda jest w ogóle mało inwazyjna, kochani, i zabieg trwa krótko. Przy, jakby tu powiedzieć, prawidłowej klasyfikacji do operacji jest taka, jakby tu określić, po takiej operacji jest, kochani, skuteczność około 90%, więc uważam, że to bardzo dużo. Możliwa jest także operacja brzuszna, oczywiście, takie operacje lekarze też robią. Tę metodę z kolei stosuje się, gdy na przykład oprócz nietrzymania moczu pacjentki istnieje jeszcze na przykład inny problem medyczny, jak mięśniaki macicy chociażby, i takie problemy należy po prostu rozwiązać chirurgicznie niestety. Przez kilka dni czy też tygodni po zabiegu kobieta może niestety odczuwać dyskomfort w okolicy pochwy, pojawia się różnego rodzaju zabarwienie, czyli taka wydzielina z krwią, która jest, kochani, oznaką po prostu gojenia się i oczyszczania się pochwy. Zwykle po takiej operacji pacjentka otrzymuje zwolnienie lekarskie gdzieś na około miesiąc i w okresie takim pooperacyjnym wskazane jest, kochani, unikanie wysiłku fizycznego przede wszystkim. Przeciwwskazane jest dźwiganie różnego rodzaju ciężarów, intensywne, jakby tu powiedzieć, uprawianie sportu, więc trzeba na to bardzo uważać i traktować siebie z delikatnością. Jeśli przydarzy się z kolei w tym czasie przeziębienie, należy poprosić swojego lekarza o środki powstrzymujące kaszel, aby nie podrażniać, czyli jakby to ująć, ponieważ mięśnie w ogóle mają nadwrażliwość, kochani, więc chodzi o to, żeby to dno miednicy nie miało tej nadwrażliwości i nie doprowadzane było do naruszenia umocnienia właśnie tej taśmy. Może tak to spuentuję. I cóż jeszcze? Operowane miejsce goi się około, słuchajcie, 6 tygodni i w tym czasie należy się powstrzymać oczywiście od stosunków płciowych, pochwowych. Potem można wrócić do normalnego oczywiście współżycia. Partner nie będzie odczuwał obecności jakiejkolwiek taśmy. Cóż jeszcze? Większość pań już bezpośrednio po operacji odczuwa znaczącą, słuchajcie, poprawę. U innych na efekt niestety trzeba poczekać czasem nawet około 2 tygodni. Ważne jest, moi drodzy, i to, aby po zabiegu powstrzymać się oczywiście od zajęć, które stałyby się przyczyną znowu ponownego nietrzymania moczu. Warto zadbać o właściwą masę ciała, unikać zaparć i oczywiście wyeliminować z menu bardzo ostre przyprawy, znacznej ilości alkoholu i przede wszystkim kawę. No cóż, w niektórych gabinetach i klinikach oferowane jest leczenie nietrzymania moczu laserem, jeszcze chciałam powiedzieć, czy też laserami jagowo-erbowymi. Jednak Polskie Towarzystwo Urologiczne, kierujące się dbałością oczywiście o interes polskich pacjentek i zapewnienie im w ogóle rzetelnego leczenia, nie zaleca i nie popiera
leczenia nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej z użyciem, słuchajcie, lasera, uznając tę metodę za eksperymentalną, niesprawdzoną, wątpliwie skuteczną i oczywiście możliwie obarczoną późnymi powikłaniami. No cóż, jeśli będziecie zainteresowane laserowymi metodami, musicie poszukać czegoś więcej, kochani, na ten temat na internecie. Mówiąc krótko jeszcze, to nietrzymanie, kochani, moczu to dla wielu kobiet i mężczyzn dolegliwość naprawdę niemiła, wstydliwa, niezwykle przede wszystkim uciążliwa, a problem z trzymaniem moczu znacznie utrudnia bowiem codzienne funkcjonowanie. No cóż, panika na myśl o kichnięciu, no niestety niechęć do podnoszenia czegokolwiek, obawa, że wybuch śmiechu skończy się mokrym incydentem, to wszystko po prostu jest bardzo stresujące dla kobiety czy też mężczyzny. No, mówiąc krótko, trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość i może zastosować również niekonwencjonalne metody leczenia, które są również proponowane jako takie domowe leczenie. Cóż jeszcze, kochani, w ogóle pierwsze objawy problemu z nietrzymaniem moczu mogą występować już, tu jeszcze dopowiem, u młodych kobiet, nie tylko u starszych osób. Wraz z wiekiem po prostu liczby incydentów nietrzymania moczu z powodu parć tak zwanych nagłych zmniejsza się. No cóż, jakie są, kochani, przyczyny? No przyczyn jest naprawdę bardzo dużo. I chciałabym tu jeszcze nadmienić, że jest ciekawa metoda. Metoda Aptos Intimind. Na czym ona polega? Metoda Aptos Intimind jest szczególnie, słuchajcie, istotna w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu, a w połączeniu z całkowicie tak jakby wchłanialnym preparatem Urolon daje spektakularne prawdopodobnie efekty. Tam, gdzie w ogóle za wcześnie na szukanie rozwiązań operacyjnych z pomocą przychodzi Urolon, słuchajcie, to jest jedyny w swoim rodzaju wypełniacz cewki moczowej bazujący na, kochani, polikaprolektonie, czyli substancji całkowicie wchłanialnej przez wasz organizm. Preparat ten podawany jest, kochani, do podśluzówki cewki moczowej, którą wypełnia, zmniejszając jej tak jakby przepuszczalność. Jest, słuchajcie, bezpiecznym i skutecznym zabiegiem dla kobiet cierpiących na łagodne do umiarkowanego wysiłkowatego nietrzymania moczu. Jednocześnie podkreślam, że Urolon stymuluje produkcję własnego kalogenu, co za tym idzie, przebudowuje tkanki i wzmacnia je, co z kolei stanowi znaczące wsparcie w leczeniu, zwłaszcza kobiet w okresie menopauzalnym. Jakie są, kochani moi, wskazania do stosowania tej metody ostrzyknięcia cewki moczowej preparatem Urolog? Otóż zabiegi z zastosowaniem nici Aptos, jak również preparatu Urolon, przynoszą zdecydowaną poprawę komfortu życia pacjentów. Nie tylko rozwiązują, tak jakby powiedziałabym, wstydliwe problemy, ale poprawiają jakość doznań seksualnych. Wykorzystanie innowacyjnych produktów sprawia, że zabiegi są tak zwane szybkie, bezpieczne, mało inwazyjne, moi drodzy, przeprowadzane w znieczuleniu oczywiście miejscowym, dzięki czemu nie wymagają one, słuchajcie, narkozy ani długiego okresu rekonwalescencji. Dobrze w ogóle wykonany zabieg poprawia komfort życia pacjentki, wracają po prostu do ulubionych aktywności dość szybko, czerpią radość oczywiście ze sportów i korzystają z wielu uciech życia zupełnie normalnie. A na tym nam oczywiście przecież bardzo zależy, żeby czuć się dobrze i zdrowo. Jeśli w ogóle twój lekarz mówi, żebyś ograniczyła się do noszenia na przykład wkładek, to zmień po prostu lekarza, moim zdaniem. Widocznie nie zna nowoczesnych metod po prostu leczenia, albo skupia się tylko, uważam, na problemach tak zwanej męskiej prostaty. Możesz dowiedzieć się więcej po prostu o takich zabiegach, szukając programu Intymne
metamorfozy na przykład w internecie. Zdaje się, było to na TVN-ie chyba Stylu, gdzie Piotr chyba Kolczewski pomaga kobietom rozwiązywać ich problemy i przywrócić ich pewność siebie, więc możecie poszukać na internecie. Jeszcze dodam, że nieleczone nietrzymanie moczu będzie się tylko, słuchajcie, pogłębiać, a leczenie operacyjne, jak donosi najświeższa literatura, nie zawsze jest optymalnym niestety rozwiązaniem, więc nie należy czekać bardzo długo, żeby nie było za późno. Tak zwane nici Aptos plus ten Urolon to połączenie, słuchajcie, doskonałe w ginekologii i urologii, tak zwanej estetycznej, i słuchajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim, pewne rezultaty zabiegowe z tego, co wyczytałam, a co najważniejsze, poprawę oczywiście samopoczucia, moje drogie panie, no bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby czuć się dobrze z samym sobą i nie mieć żadnych problemów. Czyż nie tak? No o właśnie. Także mam nadzieję, że wymienione przeze mnie metody w jakimś stopniu Wam pomogą, a w następnych odcinkach opowiem Wam jeszcze o domowych sposobach leczenia, które są bardzo interesujące i myślę, że również trzeba by było ich spróbować, a najlepiej połączyć te dwie metody, farmakologiczną z metodą jakąś naturalną, żeby po prostu mieć lepsze rezultaty, jeśli któraś z tych metod nie będzie dla Ciebie akurat dość, powiedziałabym, dogodna, ponieważ każda z nas jest inna i wiadomo, że dla jednego jedna metoda będzie dobra, a dla drugiego nie będzie dobra i etc., więc tutaj jest pojęcie względne i ciężko mi po prostu doradzić. Niemniej jednak macie już spory zasób wiedzy, który Wam przedstawiłam w tych filmikach, więc będziecie wiedzieli, co można z tym faktem zrobić. Zapraszam na kolejny filmik, w którym omówię właśnie różne niekonwencjonalne, tak zwane domowe metody. Myślę, że to Was także zainteresuje. Pozdrawiam cieplutko i życzę oczywiście wszystkim powodzenia. Pa, pa, cześć!